poznałem piękną panią, nazwijmy ją Madziula. Jej cudna blada skóra była jak ciekły azot, choć z zewnątrz tak gorąca, to w środku zimny głaz. Była promieniem słońca do tego czasu aż. Chciałem się spotkać w końcu sam na sam. W jej domu rodzice, siostra i brat, a ja mam wolny kwadrat i nie chcę do mnie wbić. To trochę dziwna sprawa, ubrałem kurtkę i jechałem do niej swoim Volkswagenem, ze szlugiem w ustach i w ręce z bukietem. No proszę w końcu doceń mnie kobieto, jak mnie zostawisz wyleczę się setą. Jechałem do niej swoim Volkswagenem, ze szlugiem w ustach i w ręce z bukietem. No proszę w końcu doceń mnie kobieto, jak mnie zostawisz wyleczę się setą. Podjeżdżam, pukam w drzwi, nic nie otwiera mi. Mija prawie godzina, korsa na podjazd bija. Buziak na przywitanie, co u ciebie kochanie? Czekam tu tyle czasu, aż dostałem zakwasu. W końcu mnie zaprosiła do pokoju. Otwiera drzwi mi w całkiem dziwnym stroju. Mówię jej krótko, nie ma nic między nami. Potem udałem, że zatrułem się gruszkami. Uciekłem z willi tylnym wejściem. Spotkałem się tam z panem Czesiem. Siadaj, nie puszczę cię, nie pójdziesz prędko spać. Gdzie bukiet i gdzie pet? Chyba mnie widział jak. Jechałem do niej swoim Volkswagenem, ze szlugiem w ustach i w ręce z bukietem. No proszę w końcu doceń mnie kobieto, jak mnie zostawisz wyleczę się z tego. Jechałem do niej swoim Volkswagenem, ze szlugiem w ustach i w ręce z bukietem. No proszę w końcu doceń mnie kobieto, jak mnie zostawisz wyleczę się z tego. Jechałem do niej swoim Volkswagenem, ze szlugiem w ustach i w ręce z bukietem. No proszę w końcu doceń mnie kobieto, jak mnie zostawisz wyleczę się setą. Jechałem do niej swoim Volkswagenem, ze szlugiem w ustach i w ręce z bukietem. No proszę w końcu doceń mnie kobieto, jak mnie zostawisz wyleczę się setą.